Głośny krzyk, kopanie, a nawet gryzienie. Wszystkie chwyty są dozwolone, gdy dziecko chce wyswobodzić się z rąk napastnika. Dowiedzieli się dziś o tym uczniowie szkoły podstawowej nr 10 na Brzezińce podczas pilotażowych lekcji samoobrony. Jeszcze w tym roku podobne zajęcia mają odbyć się we wszystkich mysłowickich szkołach. Boimy się o młodzież w naszym mieście, boimy się o sytuacje, które miały miejsce w Sosnowcu, w Katowicach w ostatnich dniach, gdzie doszło do ogromnych tragedii. Mowa o porwaniu i morderstwie 11-letniego Sebastiana, o którym było głośno w całej Polsce. Dlatego miasto wspólnie z nauczycielami i strażnikami miejskimi postanowiło przygotować najmłodszych mysłowiczan na takie scenariusze i pokazać im, jak się zachować w sytuacji zagrożenia. Wiadomo, u dzieci młodszych będzie to większa część pogadanki, mniejsza część będzie zajęć praktycznych, natomiast u starszych dzieci będzie to większa część zajęć praktycznych, a mniejsza część pogadanki, ponieważ są to dzieci 14-letnie, 15-letnie, więc z nimi już, prawda, one sobie poradzą. Dzieci bardzo tego potrzebują. W dzisiejszych czasach zagrożeń jest bardzo dużo. Zajęcia praktyczne, zwłaszcza ze służbami, które nas wspomagają, uważam, że są bardzo potrzebne. W dzisiejszych pilotażowych zajęciach wzięli udział uczniowie klas 8, 5, i drugich. Czego się nauczyli? Że na przykład jak ktoś będzie chciał nas, nie wiem, udusić albo coś zrobić, no to wołamy i krzyczymy i kopiemy. Jak nas ktoś trzyma za szyję, to żeby próbować sobie odkleić od tej szyi, żeby nas nie udusił. I kopnąć, żeby móc wyciągnąć się. Od września lekcje samoobrony będą odbywać się cyklicznie we wszystkich mysłowickich szkołach. Takie zajęcia to jedno, ale rozmowy na temat bezpieczeństwa z rodzicami są chyba jeszcze ważniejsze. Powinniśmy przypominać i tłumaczyć dzieciom, że pod żadnym pozorem nie mogą ufać obcym, a jeśli ci chcą zrobić cokolwiek wbrew ich woli, powinny uciekać w pełne ludzi miejsca, głośno alarmować, że dzieje się coś złego, a w razie potrzeby nie wahać się bić, kopać czy gryźć oprawców.